Na hali bielskiego rekordu rozpoczęła się czwarta edycja turnieju Beskidy Futsal Cup, którego organizatorami są Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord oraz Agencja Sportu Mikma. Jest czołówka ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu, no i dwa bardzo silne zespoły ukraińskie, mistrz Ukrainy Energia Lwów i trzeci zespół ukraińskiej ekstraklasy Uragan Ivano-Frankowsk. Tu przy tej okazji powiem, że futsal na Ukrainie jest bardziej popularny niż w Polsce, a przede wszystkim wyżej notowany w Europie. Potwierdził to pierwszy mecz turnieju, w którym Energia Lwów pokonała Clirex Chorzów, mimo że pierwszą bramkę zdobyli chorzowianie. Zawodnicy Clirexu jednak nie na długo cieszyli się z prowadzenia. Od 8 minuty meczu, kiedy to drużyna ze Lwowa wyrównała, rozpoczął się prawdziwy koncert bramek. I do końca spotkania Lwowianie nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa, ostatecznie pokonując zespół z Chorzowa 7-2. W drugim meczu wczorajszych rozgrywek, w którym rekord bielsko-biała podejmował Uragan Ivano-Frankowsk, padły tylko 3 bramki. Niestety wszystkie dla gości z Ukrainy. Na szczęście to nie koniec rozgrywek dla bielskiego zespołu, a przed fanami futsalu jeszcze wiele emocji. Już w piątek w hali rekordu, czyli mecze o godzinie 17 i o 19. W sobotę zmiana, mecze nie będą odbywać się tutaj na rekordzie, ale w hali Bebosir pod Szędzielnią, czyli w tej nowo wybudowanej hali. Natomiast mecze finałowe z powrotem na obiektach rekordu w Cygańskim Lesie przy ulicy Startowej 13. Mecz o piąte miejsce o godzinie 15. Mecz o trzecie miejsce o 17. O 19. finał i oczywiście po finale wręczenie nagród. Główna nagroda, no przede wszystkim puchar, następnie są nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników, a dla zespołów za pierwszą nagrodę jest nagroda 2000 euro, drugie miejsce 1000 i odpowiednio trzecie 500 euro, także są nagrody pieniężne, no ale przede wszystkim jest to prestiż, aby w takim turnieju znaleźć się na czołowych miejscach. Ale nie tylko o nagrody tutaj chodzi. Turniej to... Przede wszystkim możliwość zmierzenia się z bardzo dobrymi drużynami spoza granic Polski. No i jest to taki ostatni moment przygotowujący przed nowym sezonem. Który, miejmy nadzieję, dla bielskiego rekordu będzie co najmniej tak udany jak poprzedni. W tej chwili jesteśmy trzecią drużyną w Polsce po poprzednim sezonie. Wracając jeszcze rok wcześniej, również na trzecim miejscu skoczyliśmy ekstraklasę. Jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądał obecny sezon, również zakończy się play-offami, także emocje będą rozłożone na cały sezon i apogeum nastąpi pod koniec. Jeśli chodzi o układ taki personalny, to wzmocnił nas zespół taki bardzo znany futsalowiec Andrzej Szłapa i najzdolniejszy nas wychowanek Michał Marek. Natomiast w tym sezonie nie zobaczymy już w barwach rekordu przede wszystkim Pawła Budniaka, jak również Damiana Wojtasa, który przeszedł do GKS-u Tychy. Natomiast to, co jest ciekawe, Paweł Budniak mimo wszystko zagra w tym turnieju. Zapraszamy na mecze turnieju Beskidy Futsal Cup. Szczegóły na stronie internetowej www.bts.rekord.com.pl.